Dzień dobry Państwu. Sławomir Ziembiński, Pomorska Telewizja Narodowa. Jesteśmy dzisiaj znowu w naszym plenerowym studiu na działce, bo pogoda ładna. Słońce świeci od czasu do czasu, jak wyjdzie za chmury. Ale generalnie pogoda jest możliwa jak na tę porę roku, 16 października. Dzisiaj mamy, przed chwilą byłem na torowisku, gdzie miało być oddane do 15 listopada, ale żadne roboty się nie toczą, jak widać. Jeszcze za prezydenta Adamowicza się budowa rozpoczęła, ale niestety miała być skończona we wrześniu, jeszcze nie jest skończona i prawdopodobnie już miał być termin 15 października, do zimnej miały tramwaje jeździć w Gdańsku na stogi, a tak już 2 lata nie jeżdżą i chyba nie będą jeździć do 15 listopada, bo nie ma jednego robotnika i sieci elektrycznej nie ma. Ale ja dzisiaj nie na ten temat chciałem rozmawiać. Dzisiaj chciałem rozmawiać na temat polskiego wymiaru niesprawiedliwości. Tak, panie Ziobro, niesprawiedliwości. Bo proszę pana, do dzisiaj pan nie pozmieniał procedur. Panie ministrze, no teraz będzie nowe rozdanie i pewnie pan się znajdzie z nowym rządzie. Ale chciałem powiedzieć, że przez te parę lat, które pan był, przez całą kadencję, procedur sądowych żadnych nie zmieniono, tylko personalnie powymieniał pan ludzi na stanowiskach, a to nie o to chodzi. No proszę państwa, jeżeli dalej nawiązuje taki przepis, że jak pan nie odbierze korespondencji, to jest pan prawnie powiadomiony, to tak jest. Jeżeli pan nie odbierze korespondencji, nie pójdzie na rozprawę, rozprawa się bez pana odbędzie, to znaczy, że w Polsce mamy sądy kapturowe. Na dodatek, jeżeli pan będzie skazany i wyroku pan nie odbierze, bo pan gdzieś wyjechał na przykład do pracy za granicą, a ktoś pana oskarżył na przykład fałszywie, no i wyrok zapadnie, no bo pana nie było, nie mógł się pan bronić, to proszę pana, będzie pan skazany i wyrok się uprawomocni po miesiącu, jeżeli pan nie zaprotestuje, bo pan nic nie wie. I proszę pana, no i co będzie dalej? No i przyjedzie pan z pracy na odwiedziny do rodziny, no i się okaże, że pana zakują w kajdanki i do więzienia zabiorą na granicy już. No takie mamy polski wymiar sprawiedliwości. Ale wracając do dalszego tematu, ja tu może zdejmę tą czapkę, bo tak słońce mi w oczy mocno nie świeci, więc póki co. Chciałem powiedzieć, dzisiaj dostałem list od renomy, znaczy maila od mojej adwokat, bo sprawa jest natury takiej, że ja miałem awarię samochodu, no i pojechałem autobusem, co chciałem sobie kupić bilet, ale nie mogłem kupić biletu, ponieważ autobus ruszył, a ja akurat przez telefon rozmawiałem, więc kiedy skończyłem rozmowę, podszedłem do kierowcy i mówię, poproszę bilet, bo chciałem u kierowcy kupić bilet. Okazało się, że to jest niemożliwe, bo kierowca nie ma prawa sprzedawać biletu podczas podróży, tylko może dopiero na przystanku. Więc czekałem, usiadłem z tyłu za kierowcą i czekałem, aż kierowca się zatrzyma i kupię normalnie u niego bilet. W tym momencie, kiedy ja czekałem, to podszedł do mnie kanar, no tak się popularnie mówi o tych panach, to bez obrazy, proszę państwa, i co? No i oczywiście, no, wypisał mi bilet. Ja nakręciłem film, który obejrzało już 30 tysięcy, bodajże Kanary w tunelu pod Martwą Wisłą. I proszę państwa, co z tego? Co z tego? No proszę państwa, no same reperkusje. Jak się odbyła sprawa sądowa, pierwsza, w sądzie rejonowym, to się okazało, że tak. Nagle nie wiadomo, gdzie się podział kierowca, który miał być świadkiem w tej sprawie, bo on przecież był... mógł powiedzieć, że chciałem kupić bilet. Moje nagranie, które jest jako dowód załączone do sprawy, nie zostało w ogóle oglądane przez panią sędzinę, panią sędzię, sędzie, dobrze, bo ona uznała, że ten dowód nie jest mało ważny i ona nie musi to oglądać. No i efekt jest taki, że zostałem w pierwszej instancji skazany, że mam zapłacić 110 zł, a bilet był za złote 60, gdybym miał kupować. Za złożenie 60. No proszę państwa, no to odwołaliśmy się z moją adwokat, bo miałem adwokata z urzędu, panią Annę i czekaliśmy ponad rok, dobry rok, aż się odbędzie sprawa w sądzie okręgowym. No niedawno właśnie nakręciłem tam w tym sądzie okręgowym film, bo się okazało, że jak poszliśmy na rozprawę, no to ku naszemu zdumieniu nagle się okazało, że na tej płachcie wokandy sądowej pisze, że sprawa jest odwołana. No ja byłem zdziwiony, no jak tyle czasu człowiek czekał, sprawa jest odwołana. No i teraz wczoraj bodajże dostałem od pani adwokat mailem informację, że sprawa jest zakończona, ponieważ sąd się zebrał na posiedzeniu niejawnym, bez strony, bez adwokata, beze mnie i ustalił, że przyklepuje to, co prawda ustalił sąd rejonowy, czyli
że i jeszcze dolicza mi 120 zł za rozprawę, na której mnie nie było. I pani adwokat nie było. Proszę państwa, no taki mamy polski wymiar niesprawiedliwości, panie Ziobro. Czy to jest normalne? Jeżeli jest strona, jest sąd okręgowy, to dlaczego my nie mamy prawa uczestniczyć w procesie, bo takie są przepisy no, w sądzie? No przecież no, to jest chore, no to się nic nie zmienia. Obywatel jest przedmiotem, a nie podmiotem. W tym przypadku strona się nie liczy. Pani adwokat też niewiele może, bo jest tylko trybikiem. Sąd robi to, co uważa i co chce i na wszystko ma paragraf. Na wszystko, panie Ziobro, ma paragraf. Czy to jest normalne, że sąd ponad prawem stoi? Nie można walczyć w ogóle w polskim wymiarze niesprawiedliwości. Mało tego, powiem więcej. Do niedawno tamtym z parę miesięcy temu dostałem informację, że w Elblągu następną sprawę, w Elblągu zaznaczam, sprawę mi Renoma znowu wytacza za to, że jechałem podobno bez biletu 8 lat temu. No proszę państwa, ja nie wiem, co ja 8 lat temu robiłem, ale skąd można teraz po 8 latach wiedzieć i pamiętać? I znowu będę miał następną sprawę, bo dzisiaj, wczoraj przed listy, że mam, bo zgłosiłem, żeby mnie zwolniono z kosztów, bo jestem osobą niepełnosprawną 2 miesiące przed emeryturą, z małymi dochodami. No i prosiłem też adwokata z urzędu. Niestety, odmówiono mi zwolnienia z kosztów sądowych, ponieważ nie wiadomo, czy sprawa się odbędzie. A teraz, dzisiaj okazało się, że sprawa będzie. I zobowiązali mnie, żebym wystąpił u adwokata z urzędu. Czy to warto się kopać z koniem w tych sądach? Znowu za sprawę już wyznaczono na luty. Proszę państwa, no, teraz wyjdzie na to, że mam zapłacić dodatkowo 240 zł, bo za sąd rejonowy i okręgowy to razem 240 zł plus kara, którą tamten Renoma mi sobie wypisała. No i proszę państwa, i Renoma, znana spółka w Gdańsku z tego, że podpisała z prezydentem świętej pamięci Adamowiczem umowę, że ponoć ona wszystkie z tych mandatów, z tych kar, pieniądze zachowuje dla siebie. No i proszę państwa, no i tak wygląda, a prawnicy reprezentują Urzędu Miasta Renomę w sądzie. No to proszę państwa, co obywatel ma za szansę udowodnić, że nie jest wielbłądem? Nigdy. Tak działa polski wymiar sprawiedliwości, panie Ziobro. No i zapraszam pana 20 lutego na rozprawę do sądu w Gdańsku rejonowego. Może w końcu coś się zmieni, cholera, w tym prawie, bo przecież to po co ja mam w ogóle do sądu sprawy iść, jak tam człowiek nie może wygrać, bo nie ma szans. Jego dowodów nie uznają, świadków nagle giną, a nie wiadomo, gdzie mieszkają. Jak można nie wiedzieć, gdzie mieszka kierowca komunikacji miejskiej, którego zatrudnia firma tramwaje i autobusy gdańskie? No przecież to jest bzdura. Proszę państwa, no jak się chce ukryć świadka, to się go ukrywa. Proszę państwa, a dlaczego mojego filmu jako dowód rzeczowy, który obejrzało 30 tysięcy, sędzia nawet nie chciał obejrzeć? No to o co tu chodzi? Ja się pytam, o co tu chodzi? Czyli sądy działają wybiorczo. Sędzia jedne dowody uznaje, drugie nie. Jak długo tak jeszcze będzie, panie Ziobro? Panie ministrze sprawiedliwości i prokuratorze generalny, panie Ziobro, no proszę się przyjrzeć procedurom, a nie tylko na personaliach się skupiać i zmieniać tylko tego sędziego na tamtego, prokuratora na tamtego. Tu trzeba procedury sądowe pozmieniać, żeby sąd nie był ponad prawem, bo jest w tej chwili sąd ponad prawem i adwokat tu nic nie pomoże. Żaden. A szczególnie obywatel, który mało zna prawo. No ja już trochę się naprawowałem z tych sądami, ale to jest wszystko dalej to samo. Jak za komuny było, tak jest do dzisiaj. Nic się nie zmieniło. Dziękuję bardzo. Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziembiński, oskarżony o jazdy bez biletu. No, bzdura totalna.